Witam wszystkich bardzo serdecznie w grany remake, ale jak mówi gra babcia remake, ponieważ tej grze jest polskie tłumaczenie, które jest na bardzo wysokim poziomie, ponieważ mamy tutaj graj, ustawienia, other, czyli inne, więc to jest naprawdę piękne. Niedawno wyszła wersja 3.5, no kiedy będziecie to oglądać, raczej to już było 2 miesiące temu, ale tak, zagramy sobie. Co to jest? Mamy specjalne umiejętności z Seedy, babcia może odebrać przedmioty wyłączone. Więcej wskazówek, scena intro, wyłączmy scenę intro. Damy sobie łatwy, bo nie ogarniam. I tak, możesz biegać szybciej, zwiększając prędkość o 15%. Nie hałasujesz podczas poruszania się i rzucania przedmiotami. Możesz zobaczyć babcię przez ściany. Aby aktywować, musisz zrobić osiągnięcie to. Nie mogę, nie mam osiągnięcia Stealthy Mouse. No cóż. Nie zrobimy tego. Sidnik będzie taki. Smutny jestem. Nie mam tego osiągnięcia. Jestem beznadziejny w grany. To wszyscy wiedzą. To oglądają, że jestem beznadziejny w tą grę. Ja w tą grę grać nie umiem. Jedyne co potrafię to umierać w tej grze i się bać. Ale dobrze. Jesteśmy w pokoju, który babcia nam urządziła. Babcia nam urządziła pokój. Wszyscy to wiemy. Babcia jest bardzo miła dla nas. Okej, muszę sprzeć sterowanie, bo to też nie było dawno. Chcę jedną rzecz sprawdzić, ponieważ... Babcia tu właśnie idzie. Okej. Na alcie mamy skradanie się. Prawda jest taka, że jak otworzę... drzwi, to babcia nie może zobaczyć, bo usłyszeć, raczej zobaczyć, więc dobra, idźmy na górę, ponieważ góra się zmieniła najbardziej. Mamy... No jak ja mam przejść przez pułapkę? Dobra. To jest kolejne. Potrzebuję czegoś do przycięcia, schowamy się szybko. Ponieważ babcia tu przyjdzie na 100%. To jest taka stara próchwa. Przez to, że użyłem tego dzwonka, to ona tu przyjdzie teraz, nie? Tylko jej nie słyszę, a mam słuchawki ubrane. Czedem easy. Nie, na easy, no jest. Tylko ona jest najwolniejsza na easy. To nie jest ten. Jakby początkujący, że w ogóle nie ma babci. Okej, słyszę ją, idzie. Ona jest autentycznie wolna. No i znowu jej nie słyszę. Ja muszę coś sprawdzić. Ustawienia, audio i... jumpscare volume to nie słyszę. Więc... Okej, słyszałem ją. Coś tam sobie pod nosem powiedziała, ale ja ją chyba jeszcze troszkę może... podgłośnie. Żeby więcej słyszeć, słyszałem ją, where are you? Wiadomo, babcia też gada. Siedzenie pod łóżkiem z Barsonem, nie? Nie wiem, czy pójście tutaj na górę było... rozsądną rzeczą, bo na dworze leje. I ten deszcz mi za bardzo... nie pomaga. Okej, mamy... to opcjonalna zagadka, nie muszę jej rozwiązywać. Okej. Okay.
Ja lubię takie zagadki, szczerze mówiąc. I mi to się... szczerze... nawet podoba. Takie coś fajne. Okej, teraz tu... Okej, okay, idzie prąd nasz tu. Okej, okay, czy jakby trzeba... kapuje, trzeba wyczuć moment, żeby go puścić. O-o. No, to babcia chyba na pewno usłyszała. Usłyszała na 100%. Serce zaczęło nam bić. Idzie tu. No i znowu jej nie słyszę. Co to ma być? Otwarło się to przejście. Ale babci znowu nie słyszę. Dobra, no to... wykrywacz metali, okej. Okay. To jest kolejna zagadka z obrazami, to wiem. Co to było? Nie mam zielonego pojęcia, co to było. Cóż, jesteśmy z powrotem. Skraszowało mi grę na tym... etapie, co byliśmy. I dobra, zobaczmy, co dalej mamy. Niestety odpaliłem teraz na początkującym, żeby... no zobacz, mamy apteczkę, bo naprawdę dużo się pozmieniało w tej grze, zwłaszcza tutaj na górze. Czyli ta pułapka jest tutaj zawsze, dobra. Mamy tutaj tą zagadkę z obrazami. I to jest podpowiedzią naszą jest to, jak są te ślady krwi. Ślady krwi to jest podpowiedź. Musimy to po prostu tutaj dać. I to nam tutaj otworzy te kolejne drzwi, dzięki którym będziemy mogli tu przejść tak z boku. Trzeba tutaj uważać tylko na to. Właśnie, mamy kaloryfer. Aha, babcia ma nową zabawkę. Widzę też. Okej, te drzwi widzę są zamknięte. A tu musimy odkręcić. Tu mamy szafę i mamy kawałek obrazu, czyli kawałek zdjęcia babci. Jakbyśmy tutaj chcieli, poznajmy, no poznajmy, jak to tutaj wygląda wszystko. To jest wiadomo, jest nowa śmierć dodana, bo może nas chyba rozjechać samochodem, z tego co wiem, babcia. I może nas też załatwić za pomocą właśnie krzesła elektrycznego, no i oczywiście tradycyjnie gilotyną. Okej, widzę, że mamy teraz coś naprawdę... Jezu!
To jest... Ja to walę. To jest za skomplikowane się zrobiło. Ja tego nie chcę robić. Idziemy na dół. Wcześniej mieliśmy to prostsze. I co my tu mamy? Mamy tu pudełko. Aha, czyli... A mamy. W schowku babci mieliśmy kawałek dźwigni, który się dawało tutaj. I to nam coś otwierało. Tu mamy telewizor, nowy obrazek, ok. Że jak gdzieś w piwnicy otwierały się drzwi, to wiemy. To też jest nowe. Akurat. Czyli kolejna pułapka. Aha, kości. Super babciu, widzę. Tu masz rzeczy. Czyli tu są te bezpieczniki teraz. A tu jest przejście do tego miejsca. I tym miejscem wychodzimy na dwór do tej szopy rozwalonej. I tutaj mamy... Możemy się porazić prądem, nie? Więc nie możemy tego dotykać, bo nie chcemy być porażeni prądem. Ale żeby wyłączyć prąd, no to musimy... dostać te cążki, ale dobra, tu mamy oczywiście te obrazy, ok, mamy tutaj latarkę, która... W sumie, jeśli dobrze pamiętam, ona mi daje hasło... do jednej z zagadek, która jest... Jezusicku... Tutaj nam daje podpowiedź, gdzie mamy iść, żeby otworzyć sobie garaż. I jak to zrobimy, będziemy mieli dostęp do garażu, czyli lewo, prawo i ukosy. Dobrze. Lewo, prawo i ukosy. I teraz tak. Hop, ufała już nie potrzebujemy. Mamy monetę, okej. I możemy złożyć samochód, żeby babci uciec. Jest to jedna z opcji, którą szafa metalowa. Okej, jeszcze nie byliśmy w piwnicy. Powiem szczerze, autentycznie dużo się zmieniło. Od poprzedniego razu. Kolejną apteczkę. Tu mamy. Czyli to pudełko możemy otwierać teraz w ogóle. I kawałek obrazu, kolejny. To jest szafka do chowania się, więc... niezbyt przydatne w tym momencie. Tutaj też nie jest coś miedząc. Tutaj mamy pomidora, którego możemy w babcie naparzać, ale nie ma babci, wiadomo, babcię wyłączyłem. Żeby móc to wam jakoś pokazać. Co się odrobinę zmieniło, chociaż nie było tego jakoś zbyt wiele. W sumie, czy tą grę przeszedłem kiedyś, chyba na właśnie też na tym easy. Tak to tej gry nigdy nie przeszedłem. W ogóle, ani razu nie uciekłem prawdziwej babci. Bardzo się cykam tej gry, autentycznie. Ta gra mnie przerasta, wiem, że... Oliver powie, że przecież grane nie jest trudne. Wiem, że niektórzy mogą tak powiedzieć. Dla mnie to jest trudne. I ja się po prostu, no, nie nadaję tego typu gier. 7004. Mamy kod, co tutaj mamy? Pistolet? Na to, że mogę nakręcić te zegary, poniżej jest korba. Okej. Mamy klucz miedziany. Ok, klucz miedziany był gdzieś potrzebny do góry. Ale na pewno wiem, że jakbym była normalna babcia, to ona by już od nas zbiegła. Nie, klucz miedziany był na dół potrzebny? Chyba tak. Nie, tu jest bezpieczny klucz. Gdzie był ten klucz miedziany potrzebny? No już nie pamiętam.
Gdzieś w domu, o. Tego jestem pewny, że on był gdzieś... Co tu jest? Piłka. Nie wiem, na co piłka w tej grze. Nie wnikam, mamy tutaj... A co tu było? Myślę, że coś tu jest. Koło. Mamy złoty klucz. Do niego nie odkręcimy, bo nie mamy przyrządów do tego. My radio, mamy czaszkę. Tu nic nie mamy. W pudełku też nic nie mamy. No nie pamiętam. Mamy uchwyt. Rozprawdzę, czy to nie było do góry potrzebne. Mówię, ja mam sklerozę, nie? Ale chyba tak. To było potrzebne do nowego miejsca zabawy babci. Tak. Tu jest autentycznie strych dodany. Teraz i pułapka. Co to jest? Mamy benzynę. Okej. No. Dobra. Dobra. Jezu, ile tych teraz to wyskoczyło. I nam otworzyło to kolejno. Mamy tutaj jakąś kłódkę, jakieś maskotki, taśmę, kolejną czaszkę. Ten rzut będzie dostępny na końcu aktualizacjach, ok? Czyli pojawia się książka. Mamy jakieś dziwne zdjęcie i dalszą część tego. A to jest chyba więzienie, gdzie my się obudzimy? Potrzebujemy baterii. A, i UV-ka nam tu też pomoże. Okej. Czyli możemy zadzwonić przy użyciu tego telefonu. Gdzieś tam na dół. Gdzieś zadzwonić. Nie wiem, czy to po pomoc, czy coś. I to nam da możliwość w jakimś stopniu łatwiej uciec babci. Dobra. Albo tam w ogóle daje opcję na ucieczkę? Nie wiem, chyba jest taka też jakaś opcja dodatkowa. Szczerze, nie wiem, jak powiedziałem, nie wiem. Nie grałem w to dawno. Znowu ten obraz poleciał. Czemu to jest kaptur? Czemu się kaptur nazywa? I tego nie mogę. Mieliśmy też złoty klucz. Tam u góry. Chyba, albo to był on tutaj? Tu był. Złoty klucz. Nie byliśmy jeszcze w piwnicy. Złoty klucz jest do wyjścia. Nadal nie znaleźliśmy bezpieczników. A bezpieczniki nam mogą dać. Widzę pełno karaluchów, pająków. Babcia, widzę, nie dba o swoją piwnicę. Benzyna. Ten był jeszcze wajcha do tej.
na dole. Kolejny wyjście. Dobra, czy to jest dom? Tam była jeszcze ta druga wajcha do studzienki, którą też trzeba zrobić. Tu nic nie mamy. Teraz przynajmniej to jest troszeczkę, mi się wydaje, jaśniej i to jest na plus, że zostało takie coś dodane. Pójdźmy w prawo. Piękne światła. Babcia robi nam tu klimatyczne światło, tutaj nic nie znaleźliśmy. Znaleźliśmy kolejne koło, które nie wiem, czy nam coś da w tym momencie. Rzucę je tutaj na środku tego przejścia i tyle. Pójdźmy tu. Chyba piwnica jest taka sama już teraz zawsze. Tylko inne jest chyba ułożenie przedmiotu, to mi się wydaje, bo to mamy kolejne koło. Jest schowek, żebyśmy mogli się schować ewentualnie przed babcią, ale jeden z dnia, czyli w piwnicy mieliśmy tylko koła. Ja te koło sobie chcę znaleźć, tylko cię nie wejdź przez drzwi. Jeszcze ten zegar słyszę w tle. Powiem szczerze, jest to o wiele bardziej klimatyczne niż bazowe grany. Przepraszam cię, Oliver, za to. Bo wiem, że ty lubisz w ogóle grany. Ja szczerze nie lubię. Nie będę jakoś w to specjalnie napierniczał. Jesteśmy tutaj w tym pokoju. Tu nic nie mamy. Nic tu nie mamy. To już zrobiliśmy, mamy tu. Może gdzieś mogę zadzwonić na policję. Okej, czyli jest jakby ucieczka z policją. Ciekawe, ciekawe. Mamy kolejne koło, więc koła mamy chyba wszystkie w tym momencie, tak by były. Hop, gdzie jest ta wajcha? O, są obcęgi, są super. Nie zauważyłem ich wcześniej, dlatego warto wszystko dokładnie sprawdzać w tej grze. Okej. Przecięte wszystko pięknie, ładnie, tu nic nie ma. No była gdzieś ta, ja zapomniałem, gdzie ją dałem, nie? To jestem cały ja. W końcu się udało. W końcu się udało, że będzie ciemno. Dobra. Tu jest pomidor. Są te obrazki creepy. Tutaj nic nie ma. To jest tylko pozostaje mi pytanie, gdzie to było. Czy to nie było gdzieś tam u góry? Przypadkiem to do tej studzienki, chyba tak. Nie do studzienki, sobie gadam, do studni. O, te dźwięki są autentycznie creepy jak cholera. Pełno tych robali. Wejdziemy na górę, tu wszystko światło powyłączane, niestety. No babci nie ma, więc a nie może mi nic zrobić, gro.
Gdzie to było? Gdzie była ta wajcha? Nie pamiętam, gdzie była ta wajcha. Jak to cały ja, no zapomniałem. Może tu gdzieś ona była? Nie, no tu jej nie było. No tu jest ta głupia zagadka. Może zróbmy tutaj, trzeba to tak. Nie, nie chcę tego robić. Zbyt głupie. Jestem zbyt głupi na to. Dobra. W sumie potrzebujemy śrubokrętu. Mamy łopatę. Łopata jest potrzebna na dworze. Ja nie pamiętam, jak powiedziałem, gdzie dałem te. Wichajster do... studni. Gdzieś go zostawiłem. Albo on był na dole. Gdzieś nie mam pojęcia. Ale dobra. Kopiemy w tej dziurze. Zobaczymy, co babcia tutaj ma. Bateria. To jest do telefonu. Czy coś tutaj babcia jeszcze skrywa? Tutaj mamy klucz główny, więc do wyjścia. Ile rzeczy babcia chowa pod ziemią? Czemu babcia to robi? Tego nikt nie wie. Mamy arbuza. Czemu babcia zakopała arbuza? Może chciała mieć własny krzaczek arbuzowy. Czemu hodować arbuzy chciała babcia? I to chyba... wszystko? Okej, czy do tego potrzebujemy do tego klucza, dobra. Jako gdzie ten arbuz? Gdzie jest dziura z arbuzem? Okej. I... bezpieczny klucz mamy. A bezpieczny klucz był do... nie tu. Tutaj nic nie było też, więc w ogóle. Oczywiście wlazłem w pułapkę. I co my tu mamy? Klucz do kłódki. Nie pamiętam, do jakiej kłódki. Do tej. Kod to było 7004. Klucz główny potrzebujemy. Klucz główny gdzieś tam został na dworze. W mikrofalówce babcia nic nie chowa. Okej. Co my tu mamy? Czy naprawdę to robiłem i tutaj nic nie ma? Tutaj nic, kurde, nie ma! To po co ja to robiłem? To mnie czasami... w tej grze lekko irytowało, że nigdy nie wie.
Nigdy nie wiesz, co trzeba zrobić. Albo nie jesteś pewien, że będzie ten przedmiot, którego szukasz. Już otworzyliśmy inne zamki, no... Nie mamy siekierki. Ale... Mamy baterię. Ale to jest... Chyba mogę to do góry też zanieść. Mi się wydaje. Że to też zadziała. Może odnajdę... To było gdzieś tutaj. Już. To było gdzieś tu. Tu jest jakiś tablet. Gdzieś to było w jakiejś szafce. Okej, teraz potrzebujemy latarki UV, którą zostawiliśmy na dole. Dokładnie piętro niżej tutaj gdzieś, tam gdzie był ten kod do drzwi. Może tu to było? No nie, no gdzie to było? Nie mamy śrubokrętu, to jeszcze się okaże. No nie wiem, gdzie jest latarka jeszcze. To już w ogóle jestem naprawdę... Ona była gdzieś tu. Ja ją gdzieś tutaj rzuciłem i już nie wiem, gdzie ona jest. Albo na dole ją rzuciłem. Tak. A ja ją tutaj na dole zostawiłem. Brawo ja. Znowu zrzuciłem ten obraz, który mnie naprawdę zaraz przyprawi o zawał serca. I teraz musimy sprawdzić, jaki to numer telefonu był. Żeby uciec tędy tą opcją. Seek the answer behind the paintings. Czyli za obrazkami, żeby gdzieś odpowiedź. Super. Tego obrazka nie ruszę. Ja nadal szukam. Czy tutaj nie ma gdzieś tego, co ja zostawiłem? Jestem ciekawy, czy to babcia z tego by dostała. Nie, to było pod tą zagadką, to tutaj tego nie będzie. No tu jest te... Jeszcze raz. Nie wiem, jak to trzeba zrobić. Może tak? End jest tutaj, nie wiem, no kurde. To jest dziwne, autentycznie te zagadki. Zagadki w tej grze są mega dziwne, zwłaszcza ta. Tamten mieliśmy taki mega proste.
Teraz mamy takie zjebane. Jakie to mam stawić, by to dotarło tu do końca jakoś? Może tutaj to teraz idzie. No nie wiem, kurde, głupie to. Najgorsze jest to, że nie pamiętam, gdzie było te ostatnie. To wajcha, nie pamiętam, gdzie była. Ona była w jakiejś szafce i tam jeszcze musimy szukać za obrazkami, nie? Wstałem, że to pewnie będzie. Pewnie ten. Tutaj nie wiem, nie wiem, czy tam z UV-ką też szukać. Tutaj też tego nie ma, czego szukam. Może to w piwnicy było? A ja jak głupi łażę tutaj? No nie, no tu jest te wyjście do domu. Numer 2. Nie no, tutaj żadnych szafek nie było, no to jest gdzieś. No ja gdzieś zapomniałem, no gdzie to było, no jestem geniuszem. Naprawdę. Miałem to i zapomniałem, mogłem to wziąć, zrzucić se na dół, na bezpieczeństwa. A że byłem leniwy, to mnie pokarało. Bo teraz nie wiem, jak wyjść, nie? Tu mamy pomidor. Pomidor mi się nie przyda. Okej. No tego tu potrzebowaliśmy, by sobie to otworzyć. Znowu dziwne dźwięki. O! 218 6373. 218 6373. Okej, znalazłem. 218 6373. 218 6373. 218 6373. 218 6373. 218 6373 218 6373 218 6373 218 6373. Dwa jeden osiem sześć trzy 7 3. Jej, dzwonimy. Halo. Już go nie pamiętam, jak się tu znalazłem. Polis, gdzie jesteś teraz? W domu babci. Jestem w starym domu pośród klasu. Nie mam pojęcia, jak tu trafiłem.
Mam! Myślę, że widziałem coś takiego. Tak, widziałem, widziałem, pamiętam, mam to, miałem. Znajdź go i dobrze zrobię to. Yo! Zrobimy ucieczkę policyjną. Tylko by się nie okazało, że ja muszę znaleźć amunicję. Do tego. A ja mogę skakać. Strzelamy! Policja nadjeżdża za 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo! Uciekliśmy z policją! Jeszcze jakiś tekst mam, ale już go nie przeczytam, bo... jest za bardzo zablurowany. Cóż, to by było na tyle. To może w końcu się kiedyś przełamie. To był trening. 2000 sekund to zajęło. Może kiedyś się przełamie i ja tą babcię przejdę normalnie. Bez żadnych treningów czy czegoś tam. Ale cóż, jeśli film wam się spodobał, łapkę w górę, komentarz, suba. No i z wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie.